Witaj, jeżeli jesteś nowy na kanale, zostaw suba oraz zaznacz dzwonek. Zajdź do opisu i wbijaj na social media. Witam wszystkich w poniedziałek, oczywiście na ocenianiu map, a mamy tutaj mapę Czech Map Valley, czy coś takiego. Jest to konwert mapy z LS-a 15, jeżeli się nie mylę, i będzie ona wydana na 14500 subów u mnie na kanale, plus 200 subów u autora mapy, dlatego link do niego macie oczywiście w opisie, także już tam wbijamy te subskrypcje, tak oklikamy po prostu. Tak samo mnie zostawcie suba i oczywiście udostępnijcie ten film, no bo zasięgi jednak są potrzebne, żeby wydać tą mapę. A mapa naprawdę czegoś, czego brakuje w LS17, czyli takiego, powiedzmy, czeskiego klimatu, to jest po pierwsze, ale jakieś takie troszeczkę na większe maszyny nawet. A dzisiaj mamy taką ocenkę tego wszystkiego, jak to wygląda. Mapa, co ciekawe, jest zoptymalizowana też, także ładnie, ładnie, ale to wszystko zobaczycie po kolei. Na sam początek zajmijmy się wyglądem. Na start dostajemy jakieś takie gospodarstwo rolne, jak widzicie. Powiedzmy nawet bardziej coś w stylu takiego PGR-u, prawda? Tutaj widzicie jakieś takie stare rzeczy, także fajnie to wygląda. Animacje, także wszystko jest animowane, jak widzicie, syp zboża. Jakaś taka przyczepa, jak widzicie, z jakimiś... Co to jest? To jest ogólnie przyczepa z orakomisła, z takimi skrzynkami jakby na maliny albo coś takiego, widzicie, animowane elementy. Biny dosyć duże, wszystko jest ładnie tutaj porobione, też ładnie to wygląda. Widzicie, ze wszystkiego, także wszędzie mamy animacje. Maszyny na starcik też dostajemy, także też jest zajebiście. No i po prostu klimatyczne, coś w stylu PGR-u, coś w stylu większego gospodarstwa, powiedzmy. Coś takiego po prostu. Tutaj mamy jakąś tam rzeczkę. Co to jest o to? Ty, no, nie wiem, to jakiś zbiornik wodny albo co, ale to coś się będziemy przyjmować, jak my nie wiemy, no to się nie będziemy na ten temat wypowiadać. Brama, nieładnie to wygląda. Tutaj jakieś te same rysunki. Hala na maszyny. Dosyć taka większa, także maszynki na start też mamy tutaj poustawiane. Płoty, jakieś takie o rzeczy. Zawalone jakieś budyneczki, tutaj żaby, słuchaj, czyli jest tu jeziorko, obstawiam. Albo właśnie o takie o też małe przydrożne rowy. Przechodząc dalej, patrząc dalej, jak to wygląda. Fajna droga, już od razu widać. Bo jest po prostu coś nowego, tutaj nawet jest ułożone z czegoś takiego, także też jest to fajnie wygląda, takie jakby wzmocnienie nawet tego. Przystanek autobusowy, no i zablokowana połówka drogi, tak jakby tu było nieskończone jeszcze, no i ta droga leci dalej, dalej. I tak, z góry wam pokażę, bo ta mapa jest naprawdę obszerna. Całej nawet nie wiem, czy omówimy, bo jest, no, ciężko będzie to ogarnąć. Pójdźmy sobie na górę na pierwsze pole. To jest ogólnie pole łąka, tak to nazwijmy. No i co? No i jest to spore, no nie ma co ukrywać, że troszeczkę to ma. Jeżeli chodzi o zakończenia, też oczywiście do wyglądu, to naprawdę zajebiście wpływa, gdy są takie zakończenia, a nie jakieś płaskie, no nie? Tam też widać na przykład tereny oddalone, jakieś tam górskie nawet, można powiedzieć. I naprawdę fajnie to wygląda. Pole jakieś z kukurydzą, troszki zieleni, naprawdę, naprawdę fajnie to wygląda. Obornik można brać stąd. Nie wiem, jak tu jest z dojazdem, czy to jest po prostu obornik taki na pole by wywalony, ale fajne są połączenia, że nie jest tak gwałtownie w polu, tylko jeszcze jakaś trawa, jeszcze jakieś takie bajerki zarośnięte. Tu jest dojazd, także też można sobie wjechać na to pole. Jakieś takie przydrożne rowy. Fajny terenik, tutaj jakieś starocie, jak widzicie, takie pagórki, z górki. Mapa w klimacie, jak widzicie, takim bardziej wiosennym. No rzepak, po prostu rzepak. Co tutaj mamy dalej? Tutaj dziwnie jest to zrobione, że kukurydza jest tak obsiana, jeszcze trawa jest z kukurydzy, to też jest dosyć fajnie w sumie. Trawa jest też nawet i w burakach, czyli pewnie trzeba to albo opryskać, albo chwastownikiem przejechać, żeby to po prostu pousuwać. Przynajmniej mi się tak wydaje, ale fajnie, że to tak w ramach chwastów nawet może i wyglądać. Jakieś malutkie drzewka, które były powycinane, albo były duże, tam nie będziemy już to wnikać. No i obszerne naprawdę tereny, gdzie możemy to wszystko sobie uprawiać, jak widzicie, słupy energetyczne, pole, no to pole się dalej ciągnie, błoto też jest na tej mapie, także też jest zajebiście. Jeżeli chodzi o wygląd, co my tutaj mamy tak dokładnie, tu jest jakiś duży bin, jakieś coś, czy tutaj byśmy mieli skup? Tu jest z wełną coś związane i tu jest skup zboża najprawdopodobniej. Ogólnie, ciekawostka, jest podgląd mapy zrobiony, gdzie dużo takich rzeczy nie ma,
jest cały podgląd mapy, także naprawdę na propsie, bo jest to wszystko pozaznaczane i można się odnaleźć. Pola są ponumerowane również i naprawdę ten podglądzik jest, no zajebiście jest zrobiony, dlatego tutaj też wielki szacunek dla autora mapy. Przechodząc dalej, co my tutaj mamy dalej? Łąka, drzewa, które nie obciążą wam bardzo gry, bo te tekstury nie są jakieś zajebiste, ale nadają klimatu. I to jest, i po prostu zajebiście to wygląda. Na przykład w tym miejscu, gdy mamy na przykład taki o dojeździk, tutaj wszystko się kończy. Ale zajebiste to jest. Patrzcie, jaki mostek. Jak to przepiękne. Patrzcie na te zakręty, no nie? Zajebista jest ta mapka. Jak to przekocur chyba, no normalnie przekocur. Tu można sobie jeszcze górą przejechać. Tutaj też gdzieś, ale w ogóle kręte tereny, w ogóle dużo roślinności to, i pięknie to wygląda. Takonin. Co za miejscowość. Jakieś zalane takie przejazdy, kurde, no klimatyczne to jest, powiem. Patrzcie, wchodzimy do lasu i słuchajcie, jakby ktoś piłą ciął. No nie, to też jest fajnie to zrobione, ja jebie. Ładnie, ładnie wszystko. To jest ogólnie pierwsze wrażenie z tej mapy. To jakieś oczywiście jakaś wioska, taka nawet dosyć porządna, tam jakieś tunele. Sklep, gdzie można najprawdopodobniej coś sobie kupić. Teksturki kukurydzy, tej mniejszej. Piękne tekstury ma też ta mapa, jak widzicie. Brzozy jakieś takie, o, tereny, budki nawet są tutaj. I patrzcie, i dróżka jest nawet zrobiona, żeby tu można było dojść sobie. Pięknie, pięknie to wszystko wygląda. Te drogi mi się podobają ogólnie. Ogólnie zajebista mapa, no nie? No tego jest naprawdę, naprawdę tego jest dużo. Tu jest biogazownia na przykład. Żeby to całe ocenić, to byśmy potrzebowali z 30 minut na przykład, ale wiadomka mój ziomka, że całego nie będziemy oceniać, no to jest za dużo po prostu. I o, cię kręcę. Zajebista płyta na obornik jest tu porobiona, no nie? Jeszcze tak zajebiście to wygląda, kurde. Na takich łąkach, no nie stuk ten, belek ile. I w takich chaszczach, no nie? Pięknie, pięknie, pięknie to wygląda. Tu jest to, co byliśmy, dobra, tu jest tak zalane tereny nawet. W dole akurat taki, pięknie, pięknie. Ja cię kręcę. Tutaj jakiś dojeździk. Co my tam dalej? Mamy tak trochę chaotycznie, ale chcę zobaczyć, pokazać wam te najważniejsze miejsca. Bo tutaj wiadomo, że to wam też mogę pokazywać, ale tu jest pewnie coś związanego z hodowlą krów. Tu już widzę, nawet to jest pastwisko. Tak, są to krowy, czyli karmienie, obornik wypychany też. Jak to jest zrobione realistycznie, no nie? Ale odjebane, to jest przepięknie. Tu obornik sobie leci. Nie no, no kocur, normalnie. Tu jeden, w co niektórych miejscach dorośnięty, w co niektórych nie. No po prostu przekocur jest mapa. I tam dalej jakieś pole, jak widzicie, tutaj jest dalej dużo. Ruch uliczny też jest, to jest też zajebiście. Tam dalej to idzie, tam co tutaj mamy, jakąś hodowlę drzewek. Tu sobie jeszcze zobaczymy, te miejsca chcę wam pokazać właśnie te takie najciekawsze. No to tutaj jakieś hodowla drzewek, no nie? A tutaj znowu taki dół, patrzcie. Pięknie, to jest po prostu zajebiście zrobione. Ta mapka mi się tak podoba, że ja cię kręcę w obirynce. Tutaj dalej ta część tej wioski, pokazuję wam to z góry, żebyście mogli to lepiej widzieć, to jakiś rynek, restauracja, kawki można się napić, tunele to już dalej widzieliśmy i tam ja gdzieś to z daleka widziałem, dobra, już wiem co wam będę musiał pokazać jeszcze, już wiem, patrzcie, na przykład tutaj lecie tak, o, i tutaj o błotka na przykład, no nie, na środeczku, albo jakieś jeziorka, co też tutaj oczywiście występuje i błoto jest nawet dane tutaj, żeby to fajnie wyglądało. Takie bagniste tereny, po prostu wodospady nawet są. No to jest naprawdę zajebiście jest to zrobione. Tu też wodospady, jakie to są tereny przepiękne. Jak ja tu normalnie miniaturę zrobię, kręte drogi, takie górskie, o, w takich o przejazdach, no nie? I patrzcie, to tutaj można jechać, ale tu jest na przykład szlak. Co to, jejeń? Jejeń. Ale można sobie wejść i w zamku, normalnie jak król. Jak król normalnie w zamku możecie sobie mieszkać. Także jeżeli chodzi o wygląd 5 na 5, jeżeli chodzi o wykonanie, po pierwsze, podgląd mapy, macie podgląd, jest. Po drugie, optymalizacja, jest. Po trzecie,
Po prostu po trzecie, no wszystko jest dokładnie zrobione. Tu po prostu pięknie to wygląda, wszystko jest dokładnie zrobione. Po czwarte, błoto. Po piąte, ruch uliczny. Po szóste, ruch pieszy. Wieś. Co tu jeszcze? No kurczę, dużo tego jest. Że to jest wszystko tak wykonane tak starannie, no nie? Zamki nawet są. Co dalej? Wodospady, jakieś jeziorka, dźwięki wszędzie jakieś. Tu żab, duże drzewa. Można drzewa sobie wycinać. Naprawdę, jeżeli chodzi o wykonanie, to jakieś śmieci, nawet o to jest zadbane. Także naprawdę tego jest trochę. Dlatego wioska też. Do wykonania naprawdę 5 na 5, bo nie ma do czego się przyczepić. Jeżeli chodzi o płynność, już ogarniamy płynność. 60 tutaj na polach. Może na polach nie będziemy sprawdzać, bo to wiadomka, że tu będzie pełno, pewnie pełno, czyli cały czas 60, tu jakieś, no patrzcie, no i do wykonania jeszcze wracając do zakończenia, nawet same, patrzcie, tam jakiś zamek, no nie? A tego nie widzieliśmy wcześniej, tu jakieś coś, nie, tutaj byłem, dobra, ale tam jest zamek w oddali, ale to nie widać, bo tam nie dojdziemy. Tu jakieś mościki, ja jebie, ale tak patrzę też na te FPS jednocześnie, no nie? Ale cały czas jest 60, tak sobie podziwiamy cały czas tą mapę, poskaczmy tak szybciej jak koło samochodów. Znowu ta droga, no nie? Także jak widzicie, cały czas lecimy na 60 FPS-ach. Także spadków nie ma, także 5 na 5. Jeżeli chodzi o teren. Kolejna kategoria. Zamknę sobie to. Dobra. Kolejna kategoria, czyli terenik. Wystarczy spojrzeć na to miejsce, prawda? Prawda? No tak, no wystarczy tylko na to, Heros, dobrze mówisz. A jeżeli tu patrzycie i teren wam się nie podoba, to spójrzcie sobie na to miejsce. Nie ma problemu, nie ma problemu, tu też jest pięknie. Jeżeli na przykład to miejsce wam nie przypadło do gustu, bo wolicie jeszcze coś bardziej kreatywnego, spójrzcie sobie na to miejsce. Gdy wam się to miejsce nie podoba, spójrzcie, że są nawet i takie miejsca tutaj. Jeżeli to wam na przykład nie przypadnie do gustu, możecie sobie pograć na czymś bardziej też i płaskim. Albo na czymś bardziej górzystym i kreatywnym. Także ten teren jest po prostu mega, mega urozmaicony. Te górki, to wszystko, te przejazdy, gdzie macie mosty, gdzie macie jeziorka jakieś. No nawet i o to miejsce, no spójrzcie na to, no to jest... To jest piękne po prostu, no. Terenik jest też zajebisty. Także za terenik również 5 na 5. I teraz ostatnia kategoria, zagrałby czy nie zagrałby. Na tej mapie jeszcze sobie pogramy na live'ach. I to będzie już nawet w tym tygodniu. Dzisiaj pewnie po 15, jak będzie live, to jak będziecie to oglądać, to będzie granie na tej mapie. Na jakichś większych maszynkach, bo będzie troszeczkę czasu na to. Dlatego, tak jak mówiłem, 14,5 tysiąca subów, mapa trafia do was. Plus oczywiście 200 subów na kanale, który macie w opisie. Także tyle po prostu. Ja oczywiście osobiście zagrałbym na tej mapie. Wam też polecam udostępnić ten film na Facebooku, żeby jak najwięcej osób to zobaczyło, że taka mapa już jest w 17. No i po prostu liczcie, że niedługo zostanie wydana. Także ja się z wami żegnam i na razie. I'm looking like...